jestem bardzo aktywną osobą. Znaczy mam nadzieję, że bardzo. Nie wiem, czy tak bardzo, ale staram się raczej żyć pełnią życia. Nie wiem, czy tak to można ująć, ale staram się robić wszystko to, na co mam ochotę i nie chcę, żeby nic mnie ograniczało. Zdarza mi się pozować do zdjęć, no i miałam ich już trochę. Prowadzę stronę kulawawarszawa.pl, na której opisuję bariery architektoniczne w Warszawie. Staram się też zwracać uwagę na pozytywne rzeczy. Oprócz tego gram w rugby na wózkach. Jestem jedyną kobietą w drużynie Four Kings w Warszawie. Jedną z trzech kobiet grających w Polsce. Jak miałam 19 lat, dowiedziałam się, że prawdopodobnie jestem chora na stwardnienie rozsiane. Wtedy miałam pierwszy rzut choroby, który objawił się tym, że miałam niedowład połowy ciała. I 3 lata później już postawiono 100% diagnozę i rok potem przestałam całkowicie chodzić. Ciężko jest znaleźć dobre miejsce do zaparkowania, jak jest się osobą z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie jak ktoś się porusza na wózku. Trzeba ustawić się w taki sposób, żeby mieć 100% pewność, że nikt nie zostawi wejścia. Zawsze staram się dobrać takie miejsce, żeby mieć obok siebie latarnię albo słup. Uwielbiam jeździć samochodem. Mój mąż też. I wymyśliliśmy, że będziemy jeździć samochodem w czasie wakacji. I wtedy wymyśliliśmy też kulawą wyprawę. Najpierw stwierdziliśmy, że zwiedzimy Skandynawię. Rok temu stwierdziliśmy też, że chcemy objechać Bałtyk. Śpimy w samochodzie, tak jest najtaniej, najwygodniej. W naszym domu, na wprost, jest rozkładane łóżko. Tam jeszcze leży Sven. Po lewej stronie mamy kuchnio-suszarnię, a po prawej stronie mamy moją szafę. Jeżdżę po całej Polsce, sprawdzam dostępność różnych obiektów. Jest bardzo dużo do zmiany, ale z każdym malutkim kroczkiem jesteśmy coraz bliżej tego, że faktycznie Polska będzie bez barier. Sama nieraz kontaktuję się z różnymi pracownikami biur urzędu. Od razu, jak zobaczyłam wysoki krawężnik, to stwierdziłam, że go zgłoszę po prostu, więc wyciągnęłam telefon i przez miejską aplikację 19115 wysłałam zgłoszenie nieobniżonego krawężnika. Za każdym razem, jak widzę jakąś barierę, to staram się w ten sposób robić. Kulawą Warszawę zaczęłam prowadzić w momencie, kiedy jeszcze chodziłam o kulach. To już było ładnych parę lat temu. I też dzięki temu częściowo Warszawa się zmienia. Myślę, że z każdym kolejnym obniżonym krawężnikiem też wzrasta świadomość pracowników urzędu. Jak widzę, jak ludzie po szkoleniach, które też prowadzę z Fundacją Polska Bez Barier, jak się zmieniają, jak w ciągu tych kilku godzin nagle oczy im się otwierają i stwierdzają, przecież to jest takie logiczne, to wszystko powinno być dostosowane i ludzie też potrafią bardzo dużo zmienić swoim podejściem. I to jest najpiękniejsze. Zawsze mam ogromną satysfakcję, jak uda mi się zmienić jakiegoś człowieka, jego podejście przede wszystkim. Zajmuję się wieloma rzeczami i właściwie bardzo lubię tą swoją pracę społeczną i też jeżeli chodzi o prowadzenie szkoleń, ale właściwie cały kalendarz mój na cały rok układam pod turnieje rugby. Zaczęło się od tego, że mój jeszcze wtedy chłopak zabrał mnie na turniej międzynarodowy rugby na wózkach i jak zobaczyłam to na żywo, to stwierdziłam, Boże, kiedy jest wspaniałe. Czy mogę usiąść na jakimś wózku i się z kimś pozderzać? Od razu zapytałam. Sport dla prawdziwych facetów, więc zdecydowanie zachęciło mnie to. Zdarzają się wywrotki dość często, ale to nie jest nic strasznego. Jak była już pierwsza wywrotka, to stwierdziłam, że to jest to, że to jest fajne i to powoduje, że jeszcze bardziej chcę grać. Tatuaże pojawiły się jeszcze za chodziaka, że tak powiem. Jeszcze nawet jak byłam zdrowa, miałam 16 lat, jak zrobiłam sobie pierwszy tatuaż. Wszystkie tatuaże, które mam, lubię. Nigdy nie miałam takiej sytuacji, że chciałabym jakiś ukryć. Jak wchodzę na boisko,
zaczynamy grać. Mogę się wyżyć, mogę wszystkie negatywne emocje z siebie wyrzucić na boisku i to jest bardzo fajne. Przykład Izy pokazuje, że 90% zawodników w lidze nie jest w stanie jej dorównać, więc tutaj żadnej taryfy ulgowej dla niej nie ma. Ona jest pełnoprawnym zawodnikiem, jednym z najlepszych w tej chwili w Polsce. W zależności od tego, jaką ma sprawność zawodnik na boisku, ma też swoją punktację. Ja jestem jednym z bardziej sprawnych zawodników na boisku. No to jest walka, no. Faceci też chcą wygrywać, tak samo jak kobiety. Iza jest przede wszystkim bardzo ambitnym zawodnikiem. Co prawda czasami dokucza nam jej fan, ale to jest jej charakter i trzeba z tego umieć czerpać korzyści. Iza jest najlepszą wizytówką naszego klubu. Dodatkowo jest wizualnie taka medialna i widowiskowa, więc przyciąga oko. Umie rozmawiać z ludźmi, lubi rozmawiać z ludźmi. No i dzięki temu robi nam promocję bardzo dużo. Samo życie mnie napędza najbardziej. To, że co robię w życiu, powoduje, że chcę jeszcze więcej. Chcę jak najwięcej czerpać z życia. I myślę, że nie ma możliwości, żeby coś mnie powstrzymało.